Witam w kolejnym odcinku podcastu Tego Dnia. Ja nazywam się Piotr Borowski i chciałbym Wam opowiedzieć, co się wydarzyło tego dnia kilka, kilkadziesiąt albo nawet kilkaset lat temu. Inaczej mówiąc, chciałbym w tych audycjach mówić o rocznicach historycznych wydarzeń. Dzisiaj jest 5 lipca. 5 lipca 1943 roku rozpoczęła się bitwa na Łuku Kurskim. Niektórzy mówią, że to była ostatnia szansa zmienienia kierunku frontu i być może ostatnia szansa, aby zmusić Stalina do podpisania pokoju. Hitler miał niejako ostatnią szansę, by to zrobić, by zmusić Stalina do podpisania pokoju. Dlaczego to się nie udało? Jednym z powodów jest właśnie ta data, 4 lipca. Operację Cytadela, czyli takiego kontrataku, Niemcy początkowo planowali wykonać w połowie maja. Jednak wszystko się przyciągnęło właśnie do 4 lipca. A Rosjanie dowiedzieli się o tym planie i gdy Niemcy przygotowywali się do ataku na Łuku Kurskim, Rosjanie przygotowywali się do obrony. Niemiecka ofensywa ruszyła 5 lipca i trwała aż do 16 lipca. Rosjanie jednak byli dobrze przygotowani, bronili się. Bitwa ta na Łuku Kurskim była bardzo długa, ale później atakowali już Rosjanie. Bitwa zakończyła się 23 sierpnia przegraną Niemiec. Dzisiaj jest 5 lipca, a 5 lipca 1943 roku rozpoczęła się bitwa na Łuku Kurskim, która trwała aż do 23 sierpnia. Chętnie też w tym podcaście opublikuję także nagrania innych osób opisujące przeszłe rocznice. Nagrajcie krótkie audycje o zbliżającej się rocznicy, która jest dla Was ważna i prześlijcie je mi, a ja opublikuję tutaj. Jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia przy omawianiu następnej rocznicy.